może zacznijmy bez niego? No, zaczynamy. Słuchajcie, zaczynamy od piosenki. Dziewczyny, dobra? Uwaga. 3, 4. Na głowie kraśny ma wianek, w ręku zielony na... Przepraszam. Jeszcze raz. Uwaga. 3, 4. Na głowie kraśny ma wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bieży baranek, a na nią fruwa motylek. Co to znaczy? A? Co to znaczy? Co to ma być? Jak co? Wczoraj przecież mówili, że dziady... Jakie dziady? Jakie dziady? Dziady to wy jesteście na dodatek głupie. Głuche. Głuche. Mówiłem, że będziemy grali dziadka. Piłsudskiego? A znasz innego? Mojego znam. Twojego, twojego. A żyje jeszcze? Żyje. 90 lat. Przepraszam, 91. Niech mu Pan Bóg daje dzień. A Bóg zapłać panu reżyserowi. No nie dziękujcie, tylko do roboty się bierzcie! Lala, o dziadku, o dziadku. Wiesz co by on łatwo powiedzieć? Nie wiem co no. Wszystko wam mówić trzeba. Piosenki zacznijcie na rozgrzewkę. Tu. Czego stoisz jak strach na wylbym polu, a? Zrzuć ten niedotyczny wianek! Rozbieraj się! Co? No miałem na myśli, no przejmie się, no wskakuj w inny kostium! Do kogo ja mam grać? Anioła! Mamy dwóch! Ale ma być trzech! No bok trojcu lubi dosyć gadać! Grajmy nareszcie ziuka! No właśnie! Właśnie! Ustawcie się, zaczynajcie, bo duszno się robi! Mileczko! A wywoływaliście już duka... Ziuka? Nie, wywoływaliśmy kiedyś Adama Mickiewicza, ale wyszedł nam Słowacki. Po nim już nikogo. Słowackiego powiadacie? Słowackiego! I co powiedział duch wieszcza? Zresztą nieważne. Nieważne. Zaczynać proszę! Jedzie, jedzie na kasztance! Na kasztance! Siwy szelca strój! Siwy szelca strój! Komendancie, miły wodzu mój! Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój! Gdzie szabelka? Dwa zostali! Dwa zostali! Przecież idzie bój! Przecież idzie bój! Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój! Hej, hej, komendancie, miły wodzu mój! Gdzie twój mundur generalski? Generalski! Złotem szywany! Złotem szywany! Hej, hej, komendancie, wodz ukochany! Hej, hej, komendancie, wodz ukochany! Mamy nam pasy i czerwienie! I czerwienie! Woli szelca strój! Woli szelca strój! Hej, hej, komendancie, miły wodz ale pod tą szarą bluzą, szarą bluzą, serce ze złota, serce ze złota. Hej, hej, komendancie, serce ze złota. Hej, hej, komendancie, serce ze złota. Ale błyszczą groźną wolą, groźną wolą, królewskie oczy, królewskie oczy.
не можем. Пеньонцев у них нема. Ну я поняла! Ну ты не маленку мать, то ж Зулу, Сугинки, Адаму, Каменце! Маю. Але людям убивши, со справа у них не герей стоит. Як ихний тех дом в Зулове спалился, то так и пошло. Ну, мали брома там, маю! Господарка! Коні, крови, свині, видло! І дикі кури! Яйки, масло, сер, млєка! Всіско тут до них! Довільна Зулова на Зулишні! Я мушу купувати! Маю. Але фамілія гідка. Пан і пані. Їх діти в 12. Служба. Броні Сюзюк, то бива ніякші до клясу фридок. А не пані часто хорую. Дуже пеньонзов на доктору вчера. А Мурьо, що ти їх тере сіхненко, цього старшенко бронісся учиш гадать з політерську? Ага, уча. Он багато хто научиться лятувішки. А, і за ізвостика ти у них терес, а? А це вони в страну тям? Вони годували, що їм мало плацу. То їх і уволили. А Юстин? Юстин? Вона якось чекварома, то і як уволі. Франца! Я так не мужа. Франца, Франца! Я так не мужа! Радуйся, Франца! Идя Махвіц забрав
historię powstania styczniowego na Litwie i Żmudzi i do tej pory nie odniósł kropka obiecał przynieść ogniem i mieczem. Może jeszcze z Warszawy nie przysłali? A może dał się z tym złapać? Może ktoś doniósł? Źle się dzieje z naszą organizacją. Już coś wywęszyli. Tak zwani dobrzy koledzy już na mnie z dziukiem i na busza palcem pokazują. Trzeba być ostrożnym, bo inaczej to można sobie życie zwichnąć. Dziuk niepotrzebnie na rożen lezie. To, że w szatni po polsku zagadał, to jeszcze pół biedy swoje ktoś odsiedział. Ale że przed jakimś tam ruskim wojskowym czapki na ulicy nie zdjął, to już gorzej. Może wylecieć ze szkoły z wilczym biletem. Focht szaleje. Jak wczoraj na lekcji ktoś go zapytał, dlaczego nie wolno rozmawiać po polsku, to ten wściekł się. Wy żyjecie w ruskim gospodarstwie! Żyjecie ruski chleb i nie chcecie mówić po-ruski! Dziuk mówił, że on kiedyś tak zrobi, że takie ruskie jak Focht będą nie tylko siedzieli w polskiej kozie, ale wisieli na polskiej szubienicy. A gdzie jest Dziuk? Nie wiem. Z samego rana gdzieś wyleciał, służąca mówiła. Ja jeszcze spałem. Że jako Dziuk nie może ciebie rozruszać! Dajcie mi spokój z tym swoim Dziukiem! On zawsze będzie ode mnie wyżej. I w szkole, i w domu, i z panami. Co ty pleczesz? Ja wiem, co mówię. Stefcia przez niego omal nie umarła. Co? A to było tak, że Stefcia jakaś dziwna choroba napadła. Bolała ją głową, mdlała, gadała od rzeczy. Różne doktory ją badali, leczyli i nie pomogli. Aż jeden się polapał. Kategorycznie zabronił Stefcie czytać Mickiewicza i Słowackiego. Jak rzuciła te wszystkie jego króle duchy, to przestała chorować. A kto jej te książki podsunął? O, no oczywiście, że Dziuk. No. Ciekawe. Będę musiał i ja te króle duchy przeczytać. Masz ochotę zwariować? Przyznaj się, Stefcia, Golubinówna, tobie się podoba? A może
A może... Zośka! Tak. Zosia, pani Wieczórna. A? A? No ja im też się chyba podobam, dobra, ale co z tego? No jak to co z tego? Jak to co z tego? No przyznaj. No w której się zakochałeś? Miłość to tylko w literaturze bywa. Ja na pewno kiedyś się ożenię, ale pod warunkiem, że moja żona będzie mądra. Zgrabna. Ładna. I bogata. I bogata. Ożenię się. Ożenię się. Jakoś się do niej przyzwyczaję. A potem może w niej się zakocham. Ach, Brunisiu, Brunisiu. Prawdę się o tobie mówię. Że jesteś młodo stary? Czy ty po to dzisiaj do mnie wpadłeś samego rano, żeby mi nastrój zepsuć, tak? Durej! Wariat! Obrażasz mnie! Powiem o tym Żykowi! Zleję ciebie tak, że pożałujesz ty! A gdzie jest Żuk? Do Milewiczów poszedł uczy ich dzieci, lekcje ten ma. A w domu? Też uczy wasze młodsze rodzeństwo? A uczy! Adama i Janka. Nie ma z nimi kłopotów. Adam zdolny, szybko chwyta. Janek może mniej, ale z czasem nadrobi. Mnie kazali uczyć Żyniaka. Słabo on, źle się uczy. Tupica! Ale dobry chłopiec, delikatny. Nie to, co tamci bezczelni egoiści. Adam to chyba jeszcze i Żuka prześcignie. Ja ich nazywam partią Żuka, bo oni zawsze razem przeciwko mnie. Ale ty zdaje się jeszcze dzieci stróża uczysz? Uczę. No ale co ja z tego mam? Co od strożuków weźmiesz? No, nie wypada. Żuku Bilewiczów to nieźle zarabia. Ile? Około 20 srebrnych miesięcznie. Zadowolony, ale część pieniędzy idzie na wiatr razem z dymem. Ja go rugam, ja mu tłumaczę, że to paskudny nauk, ale on nawet słyszeć o tym nie chce. Ale gdzie on jest? On już myśli zrobić teatr. Co takiego? No chcę u cioci Kołowniny zorganizować teatr. Chcę tam zagrać te śluby panieńskie, Fredry. A kto będzie grał? Ta, Stefcia, Zosia, a ciocia panna kto? On sam. Kto? No kto, kto? No mówię, Żuk. Żuk na scenie jako panna. Pararam, param, param, pararam, param, param, pararam, param, param, param. No a ty co? Ja się w takie głupstwo nie bawię. Oj, oj, ależ nadto i seriozny ty bronisz. Melancholik. Ech. No co szkodzi pośmieć się? Zabawić! Mnie nie do śmiechu! Żuk, nachwytał się brzydkich, ordynarnych słów i teraz powtarzaj, przed kim popadła. Na jutro jesteśmy zaproszeni do Swirany, do majątku państwa Rossuchackich. Boję się, żeby on i tam nie zaczął kląć po rusku. Coś może wierzę. Dość! Ej, może się rozmyśl. Nie pojedź! Pojedzie. Kazał mi kupić dla niego gutaperkowe kołnierzyki do kaszuli i mankiety. Frant z polewanym nosem. Nie przejmuj się.
Żuk jak chce, to potrafi być czarujący, uprzejmy i mieć język jedwabny. Panu Mrocochackim on chyba się podoba. A myślicie, że ja nie? Myślimy! Co dalej z naszym kukiem będzie? A byli u was tamci? Z tamtej partii? Byli. Oni chcą się z nami połączyć. Ale Żuk nie bardzo chce. Oni tam idą na całego, uczą się strzelać, gimnastykować. Chcą robić nowe powstanie. To dobrze! Czas już ruskim dać w kość! Odwróć! Czemu Żuk nie chce? On mówi, że to nie serio, że to durniów zabaw. Mało ich, gorący głos. Zaczytali się historii powstania styczniowego i dawaj! Teraz to tak już nie można! Oj. Poszli chłopcy w bój bez broni. No, Żuk chyba ma rację. Hop! Stój, koniku, stój. A, byłbym zapomniał. Przyniosłem nowego słowackiego. Dziękuję, przekażę Żukowi. Ja teraz czytam ekonomię polityczną. No to do widzenia. Opa! Warszawy mamy długą drogę, przecież jednak dojdzie, byleby iść mogę. Oj na, oj na, na, na kompanio, kochana, nie masz, to jak pierwsza nie. Gdy mostek przegara drogę, nam zastąpi kulej z manikera, nikt mu nie postąpi. Oj na, na, na kompanio, kochana, nie masz, to jak pierwsza nie. Oj da, oj da, da na kompanio, kochana, nie masz, to jak pierwsza nie. Chociaż buta dziury i na portach łapy, to pierwsza kadrowa pójdzie na armaty. Oj da, da na kompanio, kochana, nie masz, to jak pierwsza nie. A gdy się szczęśliwie zakończy powstanie, to pierwsza kadrowa gwardy ją zostanie. Oj da, da na kompanio, kochana, nie masz, to jak pierwsza nie. Strzelają z góry zamkowej. Ichne saluty. A, kazali po dwie świeczki w oknach wszystkich domów zapalić. Ale Żuk mówił, że nie będziemy. Dobra, nie zapalę. O melancholio, nimfo, skąd ty rodem? Czyś ty chorobą jest epidemiczną? Skąd przyszłaś do nas? Co ci jest powodem, że teraz nawet szlachtę okoliczną zarażasz? Co czytasz? Słowackiego przynieśli.
Opolsku, jeśli ty masz zostać młodą i taką jak ta być, co dzisiaj żyje. Jeśli ty masz zostać młodą i taką jak ta być, co dzisiaj żyje. I być ochrzczona tą przeklętą wodą, której pies nie chce, wąż nawet nie pije. Jeśli ty masz ze swoją rycerską urodą iść między ludy jak wąż, co się wije. Jeśli masz zrównać się z podstępnym włochem. Zostań, czym jesteś, ludzi wielkim prochem. Różne dla ciebie przez wroga. Ciebie jeli niebiescy ostrzegą w każdej czarze. Sztoknie przez wroga drzwi. Przez węża i pająka swego wylane są wiatry. Jesteś synką Boga. I siostrą jesteś krzywonego. Ciebie się żadna trucizna nie imię. Krzyż tym papieżem jest. Dwa zguba przyjmie. Są legiony zjedliwe robactwa. Czy ty będziesz czekać jeszcze? Twoje mściwe pracwa czekając na tych, co pod tronem siedzą i krwią pędzlują i duszą biedactwa i sami tylko w syntactwie jedzą i złym bezgrzewnym rzucają palcem człowieka, co jest trupem lub badajcem. Lecz spokój z nim! Nie, 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 nie. Ten brud tylko mnie znepokoił. Życzenie próżne. Niechaj więc plażą zapławione domy. Niech pływają na miecz tworzenie ostrożne, bez ardzewał nie będzie lakomi i skiętych karmów. Niech mają słuszne jadzie maczane pióra, dusze w bagnie. Niech żyją! Takiej krwi nikt nie zapragnie! Czelem bijący w marmur Chrystusowy, kiedy się skarżył na te klątwy i zdrady, tam się ten kielich krwi octowy upomniał. I duch zabrał się, że gady z niego nie wyszły. Lecz z urwanej głowy ten poli podrósł i lud wysol blady. Wygnać go była kiedyś wielka praca. Ma nas za trupa ten szakal. I wraca! A oto trzej aniołowie. Słoneczny, miesięczny i globowy z sobą zetknięci ułożyli się o pierwsze prawo zależności, pomocy i wagi. A jam odtąd począł porę oświeconą nazywać dniem, a czas światłości pozbawiony nazywać nocą. Wieki minęły, panie, lecz duch mój ani jednego z tych dni minionych nie spoczął, lecz ciągle pracując, myśl nową o kształcie zamieniał w kształt, zgodziwszy się ze słowem globowym. Stanowił prawo, a następnie prawo się oddawał własnemu, aby na tak położonym fundamencie stanął i nowe, wyższe duchowi drogi obmyślał. Nareszcie.
co mam mówić? Rozpacz. Źle. Błagam, weź się w garść. To co z nimi będzie? No. Ziuk jakoby będzie skazany z wyroku administracyjnego na 5 lat zesłania na Sybir. A bronisz. A Bronisia pewnie powieszą, jak i tych wszystkich ruskich z narodnej woli. To jak to tak? Ziuk 5 lat, a Bronisz. Ziuk umiał się wykręcić. No niczego się nie przyznał. Powiedział, że on nie wiedział, kogo takiego trzymał u siebie w domu. Brat poprosił, żeby udzielił gościny, no to udzielił. A kto on taki, to Ziuk nie wiedział. A kto to był? A ktoś z nich, z ruskich, z narodnej woli. Jego nazwisko Kanczer. Jak jego dobrze przydusili, to on wszystko śledem Macierian powiedział. I to, że Ziuk prowadził do Paszkowskiego, do apteki, gdzie truciznę kupili. A po co truciznę? No bo ten, który tę bombę skonstruował, chciał ją jeszcze trucizną napaszerować. Jego nazwisko Paszkowski, Józef. Z naszej podwileńskiej wykupki. To on Bronisia do technik spiskowej organizacji wciągnął. Ja tak się cieszyłem, że Bronisz dostał się na studia do Petersburga. Ja myślałem, będę go tam teraz odwiedzał. Ja tam fabrykę drożdży założyłem. A czort z twymi drożdżami, to jednak za co oni Bronisia? No bo ten ich promoter, Aleksander Ulianow, w domu Bronisia drukował papiery, że uraże, że car zabity. Jak to zabity? Kiedy jeszcze przecież nie był zabity. Ulianow myślał, że bomba wybuchła, więc się śpieszył. A ich, tych zamachowców na ulicy zobaczyli. Bombę zabrali. Ta bomba dopiero nareszcie wybuchła. I co? Bronisz nie mógł tak jak Ziuk, no jakoś się wykręcić. Nie, do wszystkiego się przyznał. Ależ, no na miłość boską, rób coś. Może jakieś łapówki sędziom, czy coś. A ja już myślę o tym. Ja list będę pisał do cara. Upamilowanie. List do cara, upamilowanie. A jak? I Sugintę sprzedam. No wiesz ty co, jak Ziuk się o tym do... A tak, a Ziuka nie powieszą, tylko Bronisia. Ale no wiesz przecież, Ziuk. Ziuk, jak już było wiadomo, 5 lat na Sybir, do Kireńska, na wolne poselenie. Bronisz 15 lat na Sachalin. Na katorgę. Ruskich wszystkich powiesili. Józef Łukaszewicz skazany na Ślisselburską krepość do końca tam życia. Tytus Paszkowski 10 lat na Sybir. Inni mieli więcej szczęścia. Izak, Dębo, Ignatowski zdążyli zbiec za granicę. I gazety przeczytajcie raz, dwa, trzy. Są to wesołe nowinki. Wesołe nowinki. Będzie pobór na dziewczynki. Raz, dwa, trzy. Najpiękniejsze z okolicy. Raz, dwa, trzy. Przeznaczają do konnicy. Raz, dwa, trzy. A która nie ma ochoty. Co nie ma ochoty? To ją wezmą do piechoty. Raz, dwa, trzy. Z warszawiany. Raz, dwa, trzy. Ma się nazwać półkulany. Raz, dwa, trzy. Wielkie wezmą do dragonów. Wezmą do dragonów. Stare panny do furgonów. Raz, dwa, trzy. Tłuste, grube i garbate. Raz, dwa, trzy. Powsadzamy na armaty. Raz, dwa, trzy. A gdzie będą miejsca puste? Będą miejsca puste. Wsadzimy dziewczynki tłuste. Raz, dwa, trzy. Do sztandarów zakonnych.
baletniczki. Raz, dwa, trzy. A do szturmu baletniczki. Raz, dwa, trzy. Szwaczki zostaną w rezerwie. Zostaną w rezerwie. Gdy się który coś w rezerwie. Raz, dwa, trzy. Te co pięknie wyśpiewują. Raz, dwa, trzy. Na trębacie się promują. Raz, dwa, trzy. A co ciągle wykrzykują. Ciągle wykrzykują. Prawda, koszty się zwerbują. Raz, dwa, trzy. Gdy się o tym ksiądz dowiedział. Raz, dwa, trzy. Już w klasztorze nie wysiedział. Raz, dwa, trzy. I wybrał się z takim planem. Wybrał z takim planem. By mógł zostać kapelanem. Raz, dwa, trzy. Co to było za wesele? Gości wiele, przyjaciele, piękna para, pan i pani, do szaleństwa zakochani. Szczęście, zdrowia, pomyślności, tańczmy panie i panowie. Patrzcie starzy, patrzcie młodzi, jak on polonez zawodzi. Czyżby to był ostatni polonez na Litwie? Powiedz raczej ostatni w ruinach trockich na wyspie. O względy pięknej pani ubiegał się Roman Dmowski, ale ona go nie chciała. Ziuka na męża sobie wybrala. I czemu tu się dziwić? Dmowski, doktor nauk, uczony. Ale w tych naukach pociesznie zasuszony. A doktorat dostał za co? Podobno napisał jakąś ważną pracę. Przyczynek do morfologii wymoczków laskowatych. Sądził, że serce kobiety podbije właśnie takim tematem. Pani męskiej urody Bozie mu poskąpiła. Za to naszego ziuka szczotrzenią obdarzyła. Ach, te jego szare, magnetyczne oczy. Nawet nie przyjaciół nimi są uroczy. Ale dosyć go wychwalać, bo ile serc kobiecych bez skrupułów znamon, ile tych serc dla niego nagle bić przestało. Leosia, syberyjska miłość, na wieść o tym jego ślubie. Sama z sobą skończyła. Ale nie pleć głupstw. To nie było z jego winy. To było z winy tej ekscytowanej dziewczyny. Z jej winy? Była jego pierwszą miłością. Pierwszą ciotka była. Ciotka się nie liczy. Ona z nim ćwiczyła. Ćwiczyła? O, jakaż to ciotka mila. Daj spokój ciotce. Jeszcze to usłyszę. Jak to wszystko się zakręciło, zawięźliwo. Ledwie zdążył mieć ten ślub, a już 4 miesiące później z żoną musiał uciekać do Łodzi. I tak pechowo tam wpadł. Aresztowali go. Razem z piękną Marią osadzili w więzieniu. Z początku w Łodzi, potem w Warszawie. Potem przeniesiono go więc do szpitala w Petersburgu. Szczęściarz! Pomógł mu stamtąd zbiec doktor Polek Mazurkiewicz i nieoceniony przyjaciel Tatar Sulkiewicz. Znacie go? Przelot. Ziuk nam swych nowych przyjaciół nie przedstawia. Myślisz, że nam nie ufa? Myślę, że nas po prostu odsunął w przeszłość. No... Może z okazji spotkania nowego roku czasem wspomni. Ziuk to teraz inny, nowy człowiek. I my chyba inni, dawni ludzie. Czas robi swoje. Wywraca wszystko na nic.
do Felka lub tego, co mój nekrolog pisać będzie. Mój drogi, niegdyś obiecywałeś mi, że napiszesz śliczny nekrolog, gdy diabli mnie wezmą. Teraz, gdy idę na wyprawę, z której może i nie wrócę, posyłam ci swą kartkę jako nekrologiście z małą prośbą. Nie idzie mi naturalnie o to, bym miał ci dyktować ocenę mojej pracy czy życia. Nie. Masz pod tym względem zupełną swobodę. Proszę tylko o to, byś nie robił ze mnie dobrego oficera, lub mazgaja czy sentymentalistę, to jest człowieka poświęcenia, rozpinającego się na krzyżu dla ludzkości, czy czego tam. Byłem do pewnego stopnia taki. Lecz było to za czasów młodości górnej i chmurnej. Teraz to nie. To minęło i minęło bezpowrotnie. Te mazgajstwa i krzyżowanie się dokuczyło nigdy na to u naszych inteligentów, patrz. Takie to słabe i beznadziejne. Walczę i umrę jedynie dlatego, że w sraczu tym jest nasze życie. Żyć nie mogę. To ubliża. Słyszysz? Ubliża mi jako człowiekowi z godnością mnie niewolniczą. Niech inni się bawią hodowaniem kwiatów, czy socjalizmu, czy polskości, czy czego innego wychodkowej, a nawet zasrane atmosferze. Ja nie mogę. To nie sentymentalizm, to nie mazgajstwo, to nie maszynka ewolucji spoletniej, czy tam co, to jest zwyczajne człowieczeństwo. Chcę zwyciężyć. A bez walki, to walki na ostro. Jestem nie zapaśnikiem nawet, ale wprost bydlęciem okładanym kijem czy mechajką. Rozumiesz mnie chyba, nie? Nie rozpacz. Nie poświęcenie mną kierują chęć zwyciężenia i przygotowanie zwycięstwa. Ostatnią moją ideą, której nie zrozumiałem jeszcze nigdzie, jest konieczność w naszych warunkach wytworzenia w każdej partii, a tym bardziej w naszej, funkcji siły fizycznej. Fizycznej. Moneta! A niech ją diabli wezmą, jak nie ugardzę! Ale wolę ją brać tak, jak zdobyć w walce! Niż żebrać nią z dziecinnego tchórzostwa społeczeństwa polskiego. Bo przecież jej nie mamy, a mieć muszę dla celów zakreślonych. Chcę właśnie sobą, którego nazywano i szlachetnym socjalistą, i człowiekiem, o którym nawet wrogowie nic złego głośno nie powiedzą, podkreślić tę bardzo gorzką prawdę, że w społeczeństwie, które walczyć o siebie nie umie, które to właśnie przed każdym batem spadającym na twarz, ludzie ginąć muszą nawet w tym, co nie jest szczytnym, pięknym i szlachetnym.
No to wszystko. A teraz buzi, chłopcze. Tobie i wszystkim wam, starzy druhowie. Z którymi przemarzyło się tyle. Przeżyło jeszcze więcej. I kochało się dobrze. Twój i ich. Ziup. O, wróciło się z Pitra. No co tam się dzieje? Tam ciągle coś się dzieje. W Wilnie dzieje się szczególnie. No? Czytałem kurier litewski. Napad na pociąg w Bezdanach. W akcji udział wzięło 60 ludzi. Zdobyto milionowe lupy. Aj. Na torach znaleziono 6 bomb. Ale ze strony napastników nikt nie zginął. I ty wierzysz temu, co pisze w gazetach? W akcji wzięło nie 60, a 16 ludzi. Zdobyto nie milionowe lupy, ale około 300 tysięcy rubli. Resztę zakopano w lesie, bo w monecie ciężko było dźwignąć. A skąd ty to wszystko wiesz? Od dziuka kochanki. Od Oli. Nie. Od Aniuty. Jakie Aniuty? To wy nie wiecie, że Ziuk jeszcze z czasów studenckich ma w Wilnie kochankę. Lekarkę. Rosjankę. Aniutę Mielnikową. No, Ziuk w tych sprawach jest bardzo dyskretny. Ona też w tych sprawach jest dyskretna. Dawno żeśmy się nie widzieli. Tak, byłam w Zakopanem. Wiecie, że Broniś już wrócił ze Smania. Nie do Wilna wrócił? Nie, nie zezwolono mu. Żeby nie nasz kochany Ziuczek, Broniś by jeszcze długo pozostał w Japonii. To Ziuczek go listami, telegramami ponaglał. Ziuczek wysłał mu nawet pieniądze na podróż. Bo broni się grosza przy duszy nie miał. No i są razem. A co Ziuk w Zakopanem robi? Odpoczywa. Trochę się leczy i jest z żoną w domu gazdy. Ale w domu rzadko bywa. Polskie wojsko organizuje. Polskie wojsko? No tak. Na razie pod austriackim dowództwem. Coś w rodzaju legionów, strzelców, samych generałów i oficerów. Bo mówi, że żołnierza to i zaborca wyszkoli. A co ma to władze austriackie? On mówi, że on dla nich mówi, że on dla nich to wojsko organizuje. I że oni powinni z tego bardzo się cieszyć. A nam mówi, że jak przyjdzie odpowiedni moment, to już będzie tylko polskie wojsko. Ale jaki moment? No, gdy wojna wybuchnie między Niemcami i Rosją, wtedy słaba Austria po prostu się rozpadnie. A co Broniś o tym mówi? Broniś nie bardzo w to wierzy. Mówi, że Ziuk niepotrzebnie Austriakom się naraża. Po polsku te swoje wojsko niby umundurował, po polsku kazał im salutować i ichnego austriackiego hymnu kazał im nie śpiewać, że niby Polacy nie rozumieją. A Ziuk tworzy swój teatr. Napoleon tworzył teatr i dobrym aktorem był.
Nawet Żeromski w jego aktorstwie się nie połapał. Co? To on w teatrze już gra? No nie. Na razie w Zakopanem. Siedzi Ziuk nad pasjansem, w samych gadkach tylko i czeka na gości. A mnóstwo ludzi go odwiedza. Żeromski, gdy to zobaczył, serce mu się z żalu ścisnęło. I czyż nie dureń opisał to, opublikował. A co Bronisz na to? Ach, Bronisz mówi, że Ziuk po dawnemu siedzi patrzy. Że ten niby biedny Ziuczek, jak chce, to po Krakowie chadza elegancko ubrany, obcuje z artystami, malarzami, oni go uwielbiają. Wyspiański nawet wystawił na aukcję swoje obrazy, żeby wesprzeć to formujące się wojsko Ziuka. A Amiciński wskoczył na krzesło i krzyczał, żeby Ziuka obrać królem. Ziuk król, a jego żona wychodzi, że też królowa! Wiwa! On chce wolnej Polski. I tak będzie. A że Ziuk miał zostać królem, to jeszcze mu kiedyś w Rosji cyganka wywróżyła. Ona wzięła go za rękę, spojrzała mu w dłoń i krzyknęła przerażona. Sajom budziesz! Kielce. Wystraszeni, przerażeni mieszkańcy. Większość nawet nie wyleziła ze swych domów. Ale była taka jedna. Wyskoczyła na tłum z kwiatami na ich powitanie. Ale reszta podszyta strachem. Jakieś polskie wojsko, buntownicy, wolność. Ten szatan opętany Piłsudski na śmierć ich prowadzi. Moje kochane Lubinowski marzył do nich pieszczotliwie. I szli, lecieli za nim. Niechaj na stos. Tego wymarszu austriackie dowództwo wojskowe nie mogło darować Piłsudskiemu. A ci jego chłopcy w ogień i wodę za swym dowództwem wyskoczyli. Na stos, ta piosenka. Zdobyczna, trafijna ja. A przecież to ruska melodia. Legiony to żony z Kanuta, legiony to straceńców los. Legiony to żołnierska buta, legiony to ofiarny stos. My pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy na życie los, na stos, na stos. O ileż mąk, ileż cierpienia, o ileż krwi wydanych łez. Pomimo to nie ma zwątpienia, dodało sił wędrówki kres. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy na życie los, na stos, na stos. Spadła na nas ta niepodległość jak z nieba. Nie z tego, nie z owego i jest Polska na pierwszego. Piłsudski twórca, odtwórca państwa polskiego, wrócił z więzienia z Magdeburga i już następnego dnia. Przecież na tę niepodległość pracowało mnóstwo ludzi. Jest dowódca, muszą być wykonawcy. Mówili, żeśmy stumanieni, nie wierząc nam, że chcieć to móc. Wleliśmy krew, osamotnieni, a z nami był nasz drogi wódz. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy
na życie los, na stos, na stos. Nie chcemy już od was uznania, ni waszych mów, ni waszych les. Skończyły się dni kolatania do waszych dusz, do waszych kies. My bieszczady gada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy na życie los, na stos, na stos. Siak krew, źle się dzieje. Siedzi dziób w tulejówku, niby tam przytulnie, bezpiecznie, a tu zamachowcy, bombiści. On nie zwraca na to uwagi. Jacy bombiści? Endecy? Na czortych wie, może nie oni. Ruscy? To możliwe. Oni mówią, że to nic, że wojnę z nami już przegrali. Szykują się do nowej. Oni, nieważne. W każdym razie Dzierżyński nie pozwolił na zamach na Ziółkę. Kiedy wysłali Ruski z Warszawy do Moskwy o pozwoleństwo, to on wściekł się, walił pięścią w stół i wrzeszczał, że nie pozwala. Dzierżyński, niesłychany, krwawy Felix. Ale dobry katolik. Z Chrystusem w sercu. W Wilnie, w Ostrej Bramie, to przysłuży. Mały apostoł nie pozwala zabić bezbożnika Piłsudskiego. To chyba z racji solidarności klasowej. I Ziuk, i Felik, dworcy panicze, obaj szlachcice herbowi z Litwy, chodzili do tego samego gimnazjum w Wilnie. Obaj walczyli o język polski w gimnazjum. Niesamowite. Dzierżyński nie pozwala zamordować swojego rywala politycznego Piłsudskiego. A i w Polsce nie brakowało Ziukowi zajadłych przeciwników. Taki Witus Dmowski. Krąży tu po Warszawie odpis jego listu do Stanisława Gabskiego. Wy posłuchajcie, co on pisze o Piłsudskim. No, prosimy. Ten człowiek ma różne wiecie niebezpieczne strony. Po pierwsze, nie rozumie Polski. Nie zdaje sobie sprawy z tego, co mi jest potrzebne i co możliwe. Po drugie, nie jest człowiekiem dzisiejszym. Należąc całą swoją konstrukcją psychiczną do pierwszej połowy XIX wieku. Po trzecie, nie jest jednolity. To kombinacja starego romantyka polskiego z moskiewskim bolszewikiem, dająca się genetycznie wyjaśnić. Po czwarte, nie jest sobą, ale przedrzeźnie wielkie wzory historyczne, co zawsze prowadzi do czynów poronionych. No, ale taki Paderewski, prezydent ministr. On był wręcz zauroczony Piłsudskim, mimo że sprzyjał Endemu. Bo artysta. Rozumiał Ziuka. Dobrze im się współpracowało. Ten zgrany tandem Paderewski-Piłsudski bardzo się Endekom nie podobał. A przewrót majowy? To zderzenie wojsk rządowych Witosa i Piłsudskiego. I w końcu Wojciechowski z Witosem ulegli Piłsudskiemu. Podali się do dymisji. No, i krew się polała. Ponad 300 zabitych po jednej i po drugiej stronie. Nie był to już przewrót. Ale bratobójcza wojna. Nie pierwsza w naszych dziejach. Po tym dramatycznym maju, w którym odniósł zwycięstwo, miał Piłsudski w ręku całą władzę. Mógł się mianować królem. Mógłby. Mógłby to zrobić z łatwością. Spełniłaby się wróżba jakuckiej cyganki. Carom budziesz. Powrót Piłsudskiego do władzy zaczął się od śpiewania pierwszej brygady. Wzięliśmy w ogień zapalu młodzieńczy wiar. Roznieść swym, nieć życie swe. Dla ideału i swoją krew i marzeń sny. My pierwsza brygada. Strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy na życie los, na stos, na stos. Potrafił dziś dla potomności ostatki swych poświęcić nim, wśród fałszu siać
ojcem namiętności, miazgą swych ciał, żarem swej krwi. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy na życie los, na stos, na stos. Czytałem uważnie tu jego przemówienie do przedstawicieli stronnic sejmowych. Warunki ułożyły się tak, że mógłbym was nie dopuścić do sali Zgromadzenia Narodowego. Ale czynię próbę. Czy można jeszcze w Polsce rządzić bez bata? Może i nie zaszkodziłoby, gdyby się marszałek koronował. Może nie rozpasałyby my się w ten czas wrogie partie, centrolewy, litosy. Bo ich po prostu by nie było. A przecież to oni chcieli powiesić Piłsudskiego. Kto? Ci ze stronic lewicowych i partii chłopskich. Parę lat po tym dramatycznym maju zwołali w Krakowie kongres tak zwany Prawo i Wolności Ludu. Jednym z delegatów tam był Witos. Na sali ponad 1000 osób wrzeszczało, by powiesić Piłsudskiego. Niesamowite. W Wilnie takich zarąbaliby się kierami. Dzisiaj już my jednością silni tworzymy Polskę w przodków mit, żeby w tej pracy nie dość pilni zostanie wam podobnych wstyd. Żarty żartami, ale Piłsudski bardzo to przeżył. Coraz częściej zapadał na zdrowiu. Namówiony przez lekarzy wybrał się na kurację na Maderę. Z piękną panią, doktor Eugenią Lewicką. Był to typ stepowej panny o silnym charakterze i dużej odwadze cywilnej w wypowiadaniu swoich myśli, o naturalnym poczuciu humoru. Wybitnie inteligentna i ładna. Marszałek miał dobry gust. W grudniu 1930 zabiera ją ze sobą na Maderę. Skąd ona wraca wcześniej? Sam. Dlaczego wcześniej? Dlaczego sam? Tam na Maderę spadała cała lawina listów z Polski. Może otrzymała jakiś jeden przykry list? Podobno po powrocie do Polski miała ostrą rozmowę z żoną Piłsudskiego, Olą. A potem, 27 czerwca 1931 roku, popełniła samobójstwo. Plotkowano, że może ktoś jej w tym pomógł. Nikt już się nie dowie, jak było naprawdę. Na nabożeństwie żalobnym w kościele na Powązkach pojawił się Piłsudski. Ktoś usłyszał. Powiedział nawet, tego mi nie zaoszczędzono. Śmierć Eugenii bez wątpienia przyspieszyła jego zgon. Chociaż o własnej śmierci po raz pierwszy mówił publicznie już wcześniej. W 1928 w Wilnie na zjeździe legionistów. Po tym, jak sprowadził z Francji do Polski szczątki swego uwielbianego Słowackiego i kazał go pochować na Wawelu. Pięknie o poecie przemawiał na tych uroczystościach. Za którymi bramy śmierci zamykają się nieszczelnie.
Zmarłem w maju 1935 roku. Zostawiłem swoje ukochane wojsko. Armię, która była najliczniejszą po sowieckiej w Europie i zabezpieczone granice. Przegrałem. Nie udało mi się zrealizować idei Federacji Polska, Litwa, Łotwa, Białoruś. I choć czasem mówię o durnej Polsce, wymyślam na Polskę i Polaków, to przecież tylko Polsce służy. O gwiazdeczko, coś błyszczała, gdy ja ujrzał świat. Czemuż to mi, gwiazdko mała, twój promyczek zbladł? Czemuż już mi tak nie płonie, jak w dziecinnych dniach, gdym na matki igrał łonie w malowanych snach. Prędkość, prędkość żeglowała po niebieskim tle. O gwiazdeczko moja mała, wiodłaś ty mnie źle. Wartkoś biegła wśród niebiosów, jam też chyżo żył. I z żywota złotych kłosów wcześnie wieniec wił. Znikły róże, zwiędły wieńce, pożóg życia maj. I zapały, i rumieńce, i tych złudzeń kraj. Wszystko mi tu nad okołem łza po mroku ćmi. Ach, bo blada nad mym czołem ma gwiazdeczka tkwi. Ktoś mnie jedną myśl prześladuje, by mógł uwiecznić nie głos, lecz śmierć. Głosem trąbę, władam, matki i ojcowie, gdy sami śmiać się nie możecie, skąd rzućcie instrumenty pedagogiczne, gdy wesoły srebrny dzwonek śmiechu, roześmianych buziaków dziecinnych, waszych zgonów się rozlewa. Niech się śmieją polskie dzieci śmiechem odrodzenia, gdy wy tego nie umiecie. A gdy wam teraz do śmiechu i usta się układają, śmiejcie się do woli, gdy ja z tej trąby was żegnam pustym, dziecinnym, żołnierskim śmiechem i słowem wyjdzenia. Więc pijmy wino, szole żerowie, niech troski zginą w rozbitym szle. Gdy nas nie będzie, się nie dowie, czy dobrze było. Dobrze było nam czy źle. Szare mundury, złote odszycia, ach jak to wszystko przebiegnie śni. Lecz co jest na mnie w sercu ukryte, tego nie będzie wiedział nikt. Lecz co jest na mnie w sercu ukryte, tego nie będzie wiedział nikt. Gdy Bóg za rozkaz pójdziemy w pole, naszej ojczyźnie oddamy krew. I w szole żerskim, rycerskim gronie będziemy nucić taki śpiew. I w szole żerskim, rycerskim gronie będziemy nucić taki śpiew.
Przyślijmy wino w szkole Żerowie, niech los nie zginą, rozwinę szlep. Gdy nas nie będzie, nikt się nie dowie, czy dobrze było nam, czy źle. Gdy nas nie będzie, nikt się nie dowie, czy dobrze było nam, czy źle. Szanowni Państwo, jeszcze raz chcę przemówić bardzo, dziękuję. Ja chciałam przede wszystkim... Szanowny Panie Marszałku, chciałabym z całego serca podziękować Panu Marszałkowi za przyjęcie naszego zaproszenia na tak ważne wydarzenie dla naszego teatru, jaką jest prapremiera spektaklu o Marszałku Józefie Piłsudskim. I zaszczycenie swoją obecnością, szczególnie w tym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski. Jako polska instytucja teatralna na Litwie jesteśmy wdzięczni Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej za opiekę i wsparcie nas w naszych dążeniach i działaniach na rzecz kultury polskiej i podtrzymanie tożsamości narodowej. Zobowiązujemy się wobec Pana i Senatu oraz tu obecnych, że nadal będziemy dążyli swoją pracą i twórczością do rozsławiania teatru, języka, kultury i historii Polski. Chciałabym na znak wdzięczności i uznania wręczyć Panu srebrnego aniołka, który jest symbolem polskiego studia teatralnego Wilnia Studio. Bardzo dziękuję. Pani Lidio, przeżyliśmy wiele wzruszeń. Bardzo serdecznie Pani dziękuję. Nie wiem, czy będę lepszy. Na pewno nie będę aniołem, ale po tym przedstawieniu na pewno będę lepszy. Na pewno my wszyscy będziemy jeszcze większymi patriotami. Jeszcze bardziej będziemy kochali Polskę. Ja bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję za piękne wzruszenia. Dziękuję Państwu za wspaniałą grę. Pani ambasador mówiła, że Państwo jesteście amatorami, ale ja w to nie wierzę, że Państwo jesteście amatorami. Jesteście zawodowcami. Bardzo serdecznie Państwu gratuluję. Każdy z nas przeżył pewno inaczej to przedstawienie, ale muszę się z Państwem podzielić jedną refleksją. Tą ostatnią sceną, kiedy widzimy Piłsudskiego i widzimy młodego chłopca śpiewającego, pięknie śpiewającego, pięknym języku polskim, piękną wymową, pięknym akcentem. To było takie wspaniałe pokazanie, że to wszystko, co robił Piłsudski, co robiło tamte pokolenie, co robili tamci, którzy odzyskali niepodległość, robili dla nas, a my robimy to wszystko
dla następnych pokoleń. Dziękuję bardzo. I pani Lidio, bardzo serdecznie pani gratuluję. Bardzo dziękuję za wszystko, co pani robi, a to, co pani tu pokazała i zrobiło, to jest po prostu piękne. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja muszę podziękować. Ja przepraszam, chcę chyba zabrać słowo pan Mikołaj Falkowski, prawda? Szanowni Państwo, droga Pani Lilo i cały wraz z całym zespołem, muszę przyznać jako koroniarz z Mazowsza i gość tutaj na tej wileńskiej ziemi, że dokonujecie dla nas, ludzi z Polski, z Mazowsza, z środkowej Polski, pewnego kopernikańskiego przewrotu w wyobrażeniach o Wilnie i o symbolice tego pięknego miasta. I dzisiaj muszę powiedzieć, że dopisujemy obok Ostrej Bramy, obok cmentarza na Rości, obok ulicy Zamkowej, obok pięknych innych zabytków Wilna, również w sferze kultury dopisujemy Polskie Studio Teatralne w Wilnie z ogromnym dorobkiem i dziedzictwem i tym jeszcze ogromnym bagażem przyszłych wydarzeń kulturalnych, które będziecie tutaj na tej symbolicznej scenie realizować. Jesteśmy pełni uznania dla Was jako zespołu i szczególnie dla Pani. I w ślad za tą glorią artis, którą dzisiaj mogliśmy wspólnie z Panem Marszałkiem Stanisławem Karczewskim, Panią Ambasador Urszulą Doroszewską wręczyć, chcieliśmy też jeszcze dwie dodatkowe artystki z Waszego zespołu odpowiednio uhonorować do tej sytuacji. Mam na myśli Panią Łucję Gornatkiewicz i Panią Jolantę Gryniewicz. Ale zanim do tego dojdzie, chciałbym móc wręczyć Pani kwiaty i jeszcze raz podziękować. Szanowni Państwo, uchwałą Zarządu Fundacji Pomóc Polakom na Wschodzie z 23 stycznia tego roku pani Łucja Gornatkiewicz z Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie, wybitna autorka i współorganizatorka wydarzeń teatralnych, za zasługi w dziele promowania polskiej kultury na Litwie została odznaczona medalem Meritus Patriae, zasłużony dla ojczyzny. Pani Łucja jest od niemal 18 lat związana z Polskim Studiem Teatralnym i naprawdę długo można byłoby tutaj wymieniać jej wkład w rozwój tego wszystkiego, co ten fantastyczny zespół pokazuje na scenie. Postanowiliśmy chociaż w taki sposób móc dołączyć się do uznania dla jej dorobku artystycznego i chciałbym w imieniu całego zarządu Rady Fundacji, pana ministra Dziedziczaka, który bezpośrednio kieruje pracami naszej Rady Fundacji i wyznacza kierunki działania naszej fundacji, chciałbym móc przekazać pani to odznaczenie. Szanowni Państwo, ta sama uchwała naszego zarządu dotyczy drugiej z artystek z zespołu Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie. Pani Jolanta Gryniewicz, również wybitna współorganizatorka życia kulturalnego i aktorka, zostaje odznaczona medalem Meritus Patriae za zasługi w dziele promowania kultury polskiej i jest też jakby w pewnym sensie z naszej strony to ukłon w stronę no, niezwykłych zdolności muzycznych i aktorskich i wokalnych, które mamy okazję już nie pierwszy raz obserwować i słuchać. Gratulujemy i w imieniu całego zarządu i Rady Fundacji. Nie będę tego przypinał, bo nie wiem za bardzo jak, to jest pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, serdeczne, serdeczne dzięki. Dzięki dla Was, szanowna widownia. Zdjęcie.
A jak ja mogę cię lekarzyć? Panie marszałku, zapraszamy po środeczku. Środeczku? Weź mnie Karolkę, zawiesz mi. Chodź. Mama. Roberto, powolaj. Chłopcy, mam prośbę teraz. Zbyszek, chodź Karola, chodź. Zbych, ja mam zjąć prędzej tu. Karolka, chodź. Dziękuję. Ja. No jak? To jest kwiat ode mnie oczywiście. Dzięki. Wy mnie zabierzcie. Mama, to nie jest się do pokoju. Mama, jeszcze nie usłyszę. Mama. Zrobię zdjęcie, cześć. Poczułem się jak ty w młodości. Cześć, daj, stań tam trochę dalej. No chodź, razem zrobimy. Ale kto nam zrobi? Zczekaj. Razem, tatę. Nie, tak nie. Daj tatę, nie powiem. Poprośmy kogoś. Zaraz. O, zrób nam zdjęcie. Tak, tak. Ale fajer. Ciekawe, kto jest młodszy. Mam już teraz uciekać. Teraz nie wyobrażam. Dzień dobry. Jak chcesz? Nie, bo ty zawsze ze spodem.
pana Marianę. Bomba. Na Wilno. Tak. Różne kwiaty moje. No jak? Dzień dobry. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
Max? Wszystko? Poczekaj, daj mi. Max, to... Ja w tym... To idę teraz. Czekaj, że ty idziesz.